Witam serdecznie wszystkich. Jarosław Tarnowski, Rescue Czaplinek. Kolejny projekt z budżetu obywatelskiego. Co tym razem? Do czego będziecie namawiać mieszkańców, aby na co głosowali? Chcielibyśmy namówić mieszkańców, aby zagłosowali na projekt numer 3 dla sportu, dla życia. Jest to projekt, który odpowiada zarówno podniesieniu standardom bezpieczeństwa, zarówno dla mieszkańców gminy Czaplinek, jak i dla osób, które przebywają na terenie gminy Czaplinek, aby poza tym, że będą sprzęty ratunkowe, będą defibrylatory AED, będą zestawy Trauma Kit, również pojawią się stacje serwisowe dla takich urządzeń jak wózki, hulajnogi czy rowery. Jak będziecie namawiać mieszkańców? Dlaczego warto głosować na Wasz projekt? Dlaczego warto? Dlatego, że jest to projekt oczywiście najlepszy, tak? Projekt zakłada rozmieszczenie sprzętów ratunkowych w miejscach najbardziej uczęszczanych przez dzieci, przez dorosłych, przez turystów. Dlatego chodzi o to, żeby jak najszybciej ta pomoc mogła do tych osób poszkodowanych ewentualnie dotrzeć, ale też żeby rozwijać sport w gminie Czaplinek. Jest przewidziany zakup 7 defibrylatorów AED, 7 zestawów Trauma Kit oraz 7 stacji serwisowych, które będą rozlokowane w takich miejscach jak Nabrzeże Drawskie, jak Zielony Siłownie przy ulicy Wałeckiej, przy ulicy Brzozowej, przy ulicy Jeziornej oraz przy hali sportowej w Czaplinku. Stacje serwisowe będą zawierały zestaw kluczy naprawczych oraz pompkę do pompowania kół. Na jaką wartość wyceniliście swój projekt? Nasz projekt jest szacowany wstępnie na 126 tysięcy złotych. Wcześniej, w poprzednich latach, jak wyglądały Wasze działania odnośnie budżetu obywatelskiego? No w pierwszym roku, kiedy budżet został ogłoszony, nasz projekt wyglądał bardzo podobnie. Niestety zajęliśmy drugie miejsce, więc projekt nie został zrealizowany. W poprzedniej edycji niestety z przyczyn bardzo małych formalnych projekt został odrzucony. W tym roku na szczęście udało się przejść ocenę formalną, ocenę merytoryczną. Projekt zostanie dopuszczony do głosowania. Mamy nadzieję, że mieszkańcy uważają, że jest to projekt potrzebny i mamy nadzieję, że zostanie w tym roku zrealizowany w Czaplinku. Jak tak pomyślisz o Twoim projekcie, to myślisz, że kto na niego może zagłosować? No mamy cichą nadzieję, trzymamy kciuki, że tak naprawdę zagłosują wszyscy mieszkańcy, tak? Ponieważ gmina, która liczy 11,5 tysiąca ludzi, regulamin stanowi, że mogą głosować dorośli, ale też w imieniu dzieci mogą głosować rodzice tych dzieci. Także mamy nadzieję, że dzieci, młodzież, dorośli, wszyscy, którzy są zainteresowani bezpieczeństwem i udzielaniem pierwszej pomocy, ten projekt poprą. Jesteś wnioskodawcą, ale działasz też w grupie Rescue Czaplinek. Jak aktualnie wygląda Wasza sytuacja? Co robicie tutaj na terenie Czaplinka i w najbliższej okolicy? No w najbliższym czasie mamy dużo, że tak powiem, zadań, ponieważ oprócz standardowymi celami, jakimi jest nauczanie, na dzień dzisiejszy jest ograniczone ze względu na pandemię, ale mimo wszystko działamy. Za chwilę będziemy realizowali projekt, gdzie będziemy jeździli po miejscowościach. 15 miejscowości odwiedzimy w gminie Czaplinek. To jest zadanie publiczne, które będziemy rozpowszechniać, czyli nauka pierwszej pomocy wśród mieszkańców małych społeczności i też będziemy zachęcali do doposażania świetlic wiejskich w ramach tego projektu. Pamiętam Wasze ubiegłoroczne działania, no Wasze spotkania chętnie chyba przychodzą mieszkańcy. Tak, nasze spotkania, nasze działania spotykają się z dosyć fajnym odzewem mieszkańców. W czasie tych spotkań rozdajemy też różne gadżety odblaskowe, bo wiadomo, są piesi, są rowerzyści. No chcemy jak najbardziej dbać o to bezpieczeństwo dla wszystkich, nie? Z jakich elementów składa się Wasz projekt? Jeśli projekt dojdzie do realizacji i nasi kochani mieszkańcy na niego zagłosują, zostanie gmina Czaplinek doposażona w 7 defibrylatorów AED, 7 zestawów ratunkowych Trauma Kit, które będą rozlokowane w takich miejscach jak Szkoła Podstawowa ulica Słoneczna, ulica Wałecka, przedszkole na ulicy Grunwaldzkiej, hala sportowa przy ulicy Wałeckiej, Czaplinecki Ośrodek Kultury, budynek przychodni na ulicy Wałeckiej oraz samochód patrolowy Straży Miejskiej, ponieważ jest to auto, które zabezpiecza różne uroczystości miejskie. Strażnicy interweniują, stąd potrzeba, żeby ten samochód i strażników również doposażyć. Ponadto chcemy, aby powstało 7 stacji serwisowych dla rowerów, wózków i hulajnóg oraz żeby w ramach tego projektu zostały zakupione 2 profesjonalne zestawy fantomów, aby dzieci w szkole podstawowej w Czaplinku na ulicy Słonecznej na Wałeckiej już od najmłodszych lat mogły poznawać tajniki udzielania pierwszej pomocy. Za Twoimi plecami 2 urządzenia, 2 walizki. Co one kryją? Tak jest. Jeden z defibrylatorów, Państwo już widzicie, został zamontowany dzięki realizacji pierwszego budżetu obywatelskiego. Natomiast chcielibyśmy, aby jeszcze 7 kolejnych defibrylatorów w gminie powstały, tak żeby dostępność do nich była jak najłatwiejsza, jak najszybsza, ponieważ jak wszyscy wiemy, no w gminie Czaplinek jest tylko jedna karetka, która nie zawsze jest natychmiast dostępna. Chcielibyśmy, aby tych defibrylatorów było jak najwięcej, żeby ta pomoc do mieszkańców mogła dojść jak najszybciej. A jak Państwo wiecie, jest to proste urządzenie, które pozwala
uzyskać przeżywalność wyższą nawet do 90% przy szybkim i odpowiednim zastosowaniu. Apteczka modułowa, co w sobie zawiera? Drodzy Państwo, to jest zestaw Trauma Kit, a więc zestaw apteczek modułowych, gdzie w bardzo prosty sposób, korzystając z tego urządzenia, możemy uratować w każdym przypadku życie, zareagować w ramach danych urazów. Składa się tutaj z modułu ochrony osobistej, czyli są profesjonalne nożyczki, są maseczki, rękawiczki, są koce ratunkowe, jest maseczka do wielorazowego, do sztucznego oddychania, jest żel antybakteryjny do mycia rąk. Każdy z modułów, tak jak Państwo tutaj widzicie, jest przygotowany na złamania, na zranienia, na oparzenia, na krwotoki oraz na stany nagłe, takie jak urazy oka, przegrzanie czy ocieplenie. W każdym z tych zestawów jest taka kolorowa instrukcja, którą można obejrzeć, w łatwy, szybki sposób przeczytać, i każdy z tych modułów jest tak przygotowany, aby użytkownik z łatwością w każdej sytuacji mógł sobie poradzić. A więc w każdym zestawie mamy taką kartkę, instrukcję, gdzie jest pokazane po kolei, co w danym przypadku można z danym obrażeniem, że tak powiem, uczynić, jak można pomóc poszkodowanemu. Tutaj mamy zestaw do stanów nagłych. Co taki zestaw zawiera? Zobaczcie Państwo, zestaw do stanów nagłych zawiera ciekawe elementy. Między innymi, jeżeli potrzebujemy pomocy w nocy, jest światło chemiczne. Tutaj pod spodem jest zlokalizowana pęseta. Są tabletki dla cukrzyków, żeby szybko można było podnieść poziom cukru w organizmie. Jest zamrażacz na urazy sportowe mechaniczne, urazy kostno-stawowe. Jest aparat do płukania oka. Jest oczywiście instrukcja, z jakich elementów, w jaki sposób można korzystać. Są też rękawiczki oczywiście dla ratownika. Są zestawy, jeżeli komuś będzie bardzo zimno, pod wpływem reakcji chemicznej, zgniecenia opakowania, można zagrzać sobie ręce. Czy chociażby mamy suchy lód, czyli w przypadku urazów kostno-stawowych można tą torebkę zgnieść, mamy suchy lód i zrobić sobie zimne okłady. W trakcie różnorodnych Twoich działań spotykasz się z takimi apteczkami już na wyposażeniu w różnych miejscach, instytucjach czy firmach? Drodzy Państwo, tak się składa, że jest to model priorytetowy, który miał swoją premierę dopiero w zeszłym roku. Przechodził bardzo pomyślne fazy testów w różnych zakładach przemysłowych, w różnych instytucjach. Coraz więcej OSP, jednostek OSP i PSP zaczyna te zestawy zakupować, jednostki WOPR-u, ratownictwa górskiego, czyli GOPR. Dlatego, że apteczka jest niezwykle pomyślnie skonstruowana, bardzo prosta w obsłudze, bardzo bogato wyposażona. Także każdy, czy amator, czy zawodowiec, dzięki tym instrukcjom, które są zawarte w środku, spokojnie sobie poradzi i prawidłowo udzieli pierwszej pomocy. Kolejne urządzenie w Twoich rękach, AED, jak jest skonstruowane i jak działa? Drodzy Państwo, automatyczny defibrylator zewnętrzny, czyli AED, jest to bardzo proste urządzenie, które pomaga nam w przypadku osób z nagłym zatrzymaniem krążenia. Urządzenie jest niezwykle proste w obsłudze, jest niezwykle intuicyjne. Pamiętamy o tym, żeby pacjent był suchy i żeby to urządzenie było za głową pacjenta. Mamy opisane kolejno kroki. Krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci. Pierwszy krok, należy urządzenie włączyć. Zadzwoń na 112. Tryb dziecięcy. W każdej chwili możemy przełączyć. Tryb dla dorosłych. Będzie tryb dla dorosłych. Zachowaj spokój i postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi. Usuń odzież z klatki piersiowej poszkodowanego. Wyciągnij elektrody znajdujące się pod urządzeniem. Otwórz opakowanie z elektrodami. Następuje wyłączenie systemu. Tak jak Państwo widzicie, urządzenie zarówno pokazuje kroki, które trzeba wykonać, lektor pokazuje po kolei, opowiada, co trzeba zrobić w danej sytuacji. Dalej nas nie puści, ponieważ nie będziemy wykonywali jego poleceń. Natomiast w dalszej perspektywie jest to urządzenie, które nam powie, w którym miejscu trzeba nacisnąć przycisk wyładowania, czyli defibrylacji, jak również w trakcie trwania resuscytacji będzie wyliczał nam tempo, w jaki sposób, z jaką częstotliwością wykonywać uciśnięcia klatki piersiowej. Pamiętam, że w tamtym roku dużo mieszkańców przeszło takie szkolenie, zwłaszcza tych trochę młodszych. Tak, co roku staramy się organizować wielką lekcję reanimacji. W pierwszej edycji było nas prawie 1200 osób. W tym roku, ze względu na pandemię, było nas około 630 osób. Natomiast jest to wiedza, którą chcemy przekazywać regularnie, bo jak wiadomo, im częściej ćwiczymy, tym łatwiej będzie nam zachować się w sytuacji faktycznie zagrożenia życia.